Wow! Oto proste ćwiczenie, które zresetuje wasz mózg w 30 sekund. Jest poniedziałek, a wy już czujecie się zmęczeni. Może być temu winna nieprawidłowo działająca przysadka mózgowa, która wydziela do organizmu potrzebne hormony. Mamy dla was niespodziankę. Możecie zresetować swoją przysadkę i mózg zwykłym uciskaniem kciuka. Nie wierzycie? Obejrzyjcie filmik. Czujecie się ostatnio zmęczeni lub wyczerpani i nie wiecie dlaczego? Być może nadszedł czas na reset mózgu. Możecie w domowym zaciszu sami zafundować sobie coś w rodzaju wstrząsu elektrycznego, używając do tego jedynie palców. Serio, spróbujcie uciskać ten punkt i zobaczcie, czy poczujecie różnicę. Należy to zrobić w ten sposób. Wystawcie kciuk jednej ręki w górę, jak przy łapaniu stopa. Kciukiem i palcem wskazującym drugiej ręki ściśnijcie kilka razy jego czubek. Powtarzajcie taki ruch przez około 20 sekund. Czujecie coś? Jeśli macie wrażenie, że wasze przewody nosowe lekko się odetkały, trafiliście na przysadkę mózgową, która znajduje się tuż nad zatokami. Możecie poczuć, jak oczyszcza się wasz nos, a oddychanie staje się łatwiejsze. Fajne uczucie, prawda? Teraz zacznijcie tak samo uciskać boki tego kciuka przy paznokciu. Przytrzymajcie palcami przez 30 do 60 sekund i nie puszczajcie. Możecie czuć zmiany w przewodach nosowych, ale też lekki przypływ energii, czy nawet jasność umysłu. Jeśli podczas tego ćwiczenia w ogóle nic nie czujecie, nie zniechęcajcie się, to też normalne. Po kilku próbach wasz organizm odbierze sygnał i poczujecie różnicę. Poza zmęczeniem i zamgleniem umysłu, czasem możecie odczuwać też znużenie i znudzenie codzienną rutyną. Jeśli pragniecie zastrzyku energii albo uczucia na haju, nie musicie sięgać po alkohol i niebezpieczne narkotyki. Możecie poczuć szczęście i euforię poprzez uciskanie punktów na ciele. Po pierwsze, czy wiecie, jakie jest naukowe wyjaśnienie stanu odurzenia? Pewnie zdarzyło wam się zażyć lek, po którym czuliście się zamroczeni, senni albo wręcz na haju. Dzieje się tak, ponieważ lek wchodzi w reakcję z receptorami neuroprzekaźników w mózgu. A co to takiego? Receptory neuroprzekaźników wyczuwają wszystkie substancje chemiczne, jakie zażywacie i dyktują organizmowi, jak ma się czuć. Jednak zamiast sięgać po leki albo rekreacyjne narkotyki, możecie nakłonić mózg, żeby przekazał ciału uczucie euforii i szczęścia, wykorzystując refleksologię. A oto świetne ćwiczenia na poprawę humoru. W tym ćwiczeniu po raz kolejny wykorzystamy punkt ucisku na kciuku, a to dlatego, że czubek tego palca jest połączony z mózgiem i głową. Połączcie ze sobą środkowy, serdeczny i najmniejszy palec i złóżcie je w pięść. Natomiast palec wskazujący i kciuk zostawcie wyprostowane, jakbyście celowali do kogoś z pistoletu. Ej, nie strzelaj! Hej, taka myśl. Jak wyjmiecie sobie rękę z zestawu i dacie ją komuś, będzie wam niezręcznie. Okej, nieważne. W takim ustawieniu połóżcie kciuk na wierzchu zgiętego środkowego palca, tak jakbyście na kogoś wskazywali. Teraz oprzyjcie na tym kciuku paznokieć kciuka przeciwnej dłoni. Paznokieć na paznokciu. Szybko pocierajcie nimi o siebie, żeby je pobudzić. Po kilku sekundach mocno przyciśnijcie je do siebie przez 20 sekund. Po chwili powinniście poczuć lekkie napięcie za oczami oraz odprężające uczucie euforii. Tak właśnie relaksuje się mózg. Dalej bez zmian? Powtarzajcie ćwiczenie przez kolejne 20 do 60 sekund. Czujecie to? Gratulacje! Udało wam się psychoaktywnie pobudzić mózg. Super uczucie, prawda? No dobra, zresetowaliście swój mózg, ale jak to działa? Poprzez uciskanie punktów na kciukach aktywujecie przysadkę mózgową. Znajduje się ona w głowie zaraz za zatokami.
przysadka jest naprawdę malutka. Waży około 0,8 grama, czyli tyle co jedna fasolka. Ale nie dajcie się zwieść jej rozmiarowi. Przysadka mózgowa kontroluje wiele procesów w waszym organizmie, produkuje większość hormonów i dlatego często określa się ją najważniejszym z gruczołów. Hormony mówią ciału, jak ma funkcjonować. Bez nich organizm nie wiedziałby, co ma robić. Hormony decydują o działaniu narządów i dyktują przebieg różnych procesów, takich jak wzrost włosów i wiele innych. A skoro przysadka mózgowa produkuje hormony, które kontrolują pracę wielu narządów, to gdy nie działa poprawnie, możecie mieć problemy. Szczególnie w przypadku takich gruczołów jak tarczyca, która wydziela hormony regulujące takie procesy, jak przemiana materii, funkcje trawienne, kontrola mięśni, rozwój mózgu, czy nawet nastrój. Jeśli tarczyca nie działa tak, jak powinna, będziecie czuć się zmęczeni, apatyczni i możecie przybrać na wadze. Oczywiście to sprawa indywidualna, która zależy od waszego genotypu i środowiska, w którym żyjecie. Jesteście ciekawi, jakie inne punkty ucisku znajdują się na waszych dłoniach? Wcale wam się nie dziwię. Poza kciukami, takie miejsca znajdują się na czubku każdego palca. Palce wskazujące, środkowe, serdeczne i najmniejsze obydwu dłoni są połączone z mózgiem, głową i zatokami. W dolnej połowie małego i serdecznego palca znajdują się punkty połączone z uszami. Dolna połowa palca wskazującego i środkowego łączy się z oczami. Kto by pomyślał, że w naszych dłoniach tkwi taka siła? Kiedy następnym razem, siedząc o 16 za biurkiem, będziecie chcieli pozbyć się tego niesławnego spowolnienia umysłu, spróbujcie pomasować punkty na palcach, a być może zafundujecie sobie niezły reset mózgu. Refleksologia to świetna, naturalna alternatywa dla leków, w dodatku łatwo się jej nauczyć. Najlepsze jest jednak to, że jest całkowicie darmowa. Mimo że pobudzanie punktów ucisku na dłoniach jest dość łatwe, powinniście słuchać sygnałów płynących z ciała i nie wykonywać żadnych ćwiczeń, które wywołują dyskomfort lub ból. Jeśli podczas stosowania technik pokazanych na tym filmiku poczujecie jakikolwiek ból, przerwijcie natychmiast. A jeśli wolicie, żeby ktoś inny się tym zajął, zgłoście się do specjalisty, refleksologa. Chętnie wam pomoże. Czy poczuliście natychmiastowe efekty, kiedy uciskaliście czubek kciuka? Super! Opiszcie swoje wrażenia w komentarzach. Koniecznie zostawcie łapkę w górę, udostępnijcie filmik znajomym i zasubskrybujcie kanał. Pozostańcie na jasnej stronie.